mieszkańcy dzisiaj w rozmowie z nami mówili głównie o tym, żeby było zielono i żeby było ciekawie, żeby młodzi ludzie mieli gdzie spędzać czas. Jak ten plac będzie wyglądał? Myślę, że dokładnie tak będzie. Jesteśmy w jednym z ładniejszych miejsc Bełchatowa, niestety przez wiele lat trochę zapomnianym, jeśli chodzi o remonty i zmiany. Przewidujemy tu jak najbardziej bardzo dużo zieleni, bo oprócz drzew, krzewów, kasztanowców, o których mówiłam, powstanie też piękny zielony labirynt. A myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, bo pomyśleliśmy też o tych, którzy tutaj spędzali od wielu lat czas, grając na przykład w szachy, i takie miejsce również będzie. Oprócz placu zabaw, o którym wspomniałam, będzie również mini siłownia, będzie miejsce z fontanną do odpoczynku, no i część patriotyczna, która myślę, że będzie służyć mieszkańcom naszego miasta przez wiele lat. I tak gładko przeszliśmy do momentu, powiedzmy, otwarcia tego placu po remoncie, czyli 11 listopada, bo rozumiem, że to jest ten cel, który będziecie... Jak najbardziej. Bardzo nam zależy na tym, żeby udało się zakończyć pracę przed 11 listopada. Na pewno sam posąg stanie nieco wcześniej, ale to ze względu na to, że udział będą brali sami artyści, którzy nam ten posąg przygotowują. I to jest nasz cel i myślę, że to się uda zrealizować. Dziękuję.